Rejestrując się w platformie gamerhash.com, twój komputer będzie dla ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Siemaneczko, z tej strony Mitrok, zapraszam was przeserdecznie na kolejny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku widzimy się po raz kolejny Fan Street Valhalla Gniew Druidów. W poprzednim odcinku udało nam się dostać do Ulster, zrobić aktywności w formie królewskich wyzwań, w zasadzie królewskich próśb. I aktualnie znajdujemy się, no może być, że w zachodniej części Ulster, gdzie tam mamy do wykonania najazd, gdzie zdobędziemy również królewski glejt, więc zadanie fabularne wykonamy. No i też chciałem się tutaj zająć tymi aktywnościami pobocznymi w formie dwóch artefaktów, jak i jednego bogactwa, bo jednak to nam się przyda również do ukończenia w jak najlepszym stopniu dodatku. Więc na razie smierzmy w stronę tego najazdu. Tam w najeździe nie będziemy od strony rzeki podchodzić, bo jednak nie chciałoby mi się tak szczerze tyle czasu tracić, więc spróbujemy przedostać się tam w formie rysia. Potem, gdy już tam będziemy, od tyłu bądź od jakiejś innej strony wezwiemy nasz zespół pod J i mam nadzieję, że przypłyną na pomoc. Nie wiem, czy ja muszę stać przy wodzie, żeby ich wezwać, czy jak to może wyglądać, bo według mnie powinna być opcja po prostu normalnego wezwania ich na pomoc wtedy, kiedy to tego potrzebujemy, a nie musimy być koło wody, bo to jednak byłoby trochę głupie. No to już tutaj mamy tą całą osadę. Wydawało mi się, to będzie jakieś większe, ale niech już będzie. Na razie wyeliminujemy tych łuczników. O nie. Dobra. Potem przejdziemy do tych aktywności bardziej na zachód. I będzie w porządku. Nie zadali wróg, czyli chyba nie przypłyną. Naprawdę nic? Wiem, że mamy królewski glejt, ale chciałem tutaj rozpocząć najazd. Czy jednak muszę stać koło wody? No kurczę, myślę, że z tamtych skrzynek nie dam rady otworzyć, no bo one oczywiście są za ciężkie na mnie. Tam, czemu nie było słychać rogu? Teraz słychać róg, okej. Okay. Jak słychać róg, to jeszcze lepiej. Aha. Okej. Okay. Jeżeli takie rzeczy się tutaj normalnie dzieją, no to już się nie dziwię, że ludzie tak narzekali na cyberpunka. No to będę, no to to jest, no nic tak szczerze, no kurczę, no. Mały błąd w skrycie, pewnie gościu miał robić zamach i nagle go chciałem przyciągnąć, no i stało się jak stało. Elegancko. Teraz, jakby tutaj wejść? Może to spróbujemy zdobyć tutaj. O, pod ziemią coś jeszcze jest. Przecież że w studni, tak? No tak, w studni coś to jest. Robimy tak. Teraz otwieramy. Give me a hand! Dobra, wyważamy to. Powinno być chyba dobrze, tylko że podziemia. Nie, to jest tam kurze, okej. To co my w takim razie mamy tutaj pod ziemią? Nic. U góry wszystko, no dobra. Jeżeli tak to ma wyglądać, to na razie spróbowałbym się rozeznać mniej więcej w terenie i zrobić tutaj przy okazji dodatkowe skrzyneczki, bo jednak zaraz kolejną placówkę odblokowujemy, więc potrzebujemy zasobów. W ostatnim odcinku ulepszyliśmy sobie jedną placówkę na maksymalny poziom, więc tych surowców mam coś koło stówki, tak zaokrąglając. Więc nic za to nie kupimy. Teraz mam 140 na plus, więc powinno być znacznie lepiej. Zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało, ale niepokoi mnie trochę tamto zejście na dół przez studnię. To wyglądało tak, jakbym mógł tam coś kurczę odblokować, zrobić i tak dalej. Tutaj nie dam rady. Wiadomo, niestety. A tutaj jak to wygląda? Też nie damy rady. Dziwne są te przeskoki tutaj. Wydaje się, jakby dokądś prowadziły. Więc na to prowadzą tutaj. Spróbuję najpierw może te skrzynki pokończyć, aby najazd się skończył. No to już będzie tutaj ostatnio, tak? Z tego najazdu mam 210 zasobów. Chyba że wcześniej była jakaś skrzynka, której nie policzyłem. Ale nie wydaje mi się. Najazd ukończony.
Tongal. Okej, okay, spotkaj się z królami. Z wielką chęcią, tylko że... muszę tutaj się jakoś dostać, no właśnie. Nie zauważyłem tego najpierw. Aha. Tutaj wyłączy ta mniejsza skrzynka. Co ciekawe. Tutaj mamy strzał, tak jakby była tutaj opcja jakoś przestrzelenia tego. No tutaj nie damy rady nic robić. Nie zawsze opcja przestrzelenia czegoś wiąże się z tym, że mamy tak właśnie tam się przedostać. Zazwyczaj to może być tak, że opcja przestrzelania jest wtedy, kiedy będziemy chcieli stamtąd wydostać się jakoś. Wydaje mi się, że może jakoś... Nie, tutaj nie damy rady. Co jest, kurczę, z tą lokacją? Od góry też nie dam rady się przedostać przecież. Nie no, chociażby skały srały, no to nie da rady. I tutaj to u góry się pali, to również. Kiedy pod odpowiednim kątem trzeba strzelać, ale... Co ja zaczynam wątpić? Nie wiem, czy przypadkiem pod ziemią nie będzie trzeba przejść. Patrząc na odległość, to coś mi się tutaj nie zgadza, ale... Okazuje się, że niby dobrze myślałem. Tutaj z tyłu przecież mamy te takie cyndzle, które mówiłem, że raczej są nie bez przyczyny. I się okazuje, że tutaj mamy przecież okienko, do którego możemy wejść. I tak jak mówiłem, nie zawsze opcja przestrzelania czegoś jest opcją wejścia. Zazwyczaj bywa wyjściem, więc w porządku. Tutaj to zbieramy. Zbieramy. Kurczę, podmieniłem sobie zestaw? Tak, podmieniłem sobie. Więc teraz tak, musiałbym zrobić sobie nawrotkę. Ci wojownicy nic akurat nic dla mnie nie znaczą, bo jednak nie są z tymi, nie są uważani jako zrzeczni na jazdę, więc nie muszę się nimi aktualnie przejmować. Spróbujemy wyjść na górę, jakoś stamtąd zaskoczyć, bo jednak nie chcę mi się tutaj całej drogi powtarzać, więc spróbujemy jakoś tam się przedostać po bogactwo, jak i dwa artefakty. I dzisiaj spróbowałbym jeszcze wrócić do królów, myślałem, że do króla. I nie wiem, co zrobimy, ale jak w podstawowej wersji gry musieliśmy szukać Sigurda, to tak tutaj musimy teraz szukać Barifa, bo nie wiadomo, gdzie się kurczę podział. A jak wygląda teraz progresik? No, bogactw już mamy coraz więcej, a nie zajmowałem się w ogóle w Ulster jeszcze aktywnościami pobocznymi. Robiłem jedynie wątek główny, więc bardzo dobrze, że akurat te wszystkie lokacje mam tak fajnie połączone i zestawione. Dalej czekam na jakąś misję z dziećmi Danu, bo jednak... Patrząc na to, ile mi ich brakuje, bo jeszcze 7 mi ich brakuje. W misji fabularnej ma być niby jeden główny, więc będzie mi brakować 6. O, coś mnie tutaj kurczę martwi, że nie dam rady tego zdobyć. Jednak przejdę, okej, bardzo fajnie. Myślę, że tam jest tylko opcję do zestrzelania czegoś, jednak na szczęście to nie. I sporo rzeczy. Skrzyneczka, opal, jeszcze mapa skarbu. No to tak. Spróbujemy tędy wyjść. Czym ja tarczą biję, a nie mieczem? Jak mogę zmienić ekwipunek? Kurczę. Naprawdę tarczą będzie, będę walić, a nie mieczem? Mogę niby tak to przecież zmienić. Tutaj może wziąłbym jakąś tarczę runiczną? Chyba taką dostałem niedawno. Spartańska tarcza. O, to wygląda przepotężnie. Można ponosić. Tarcza akurat nie mam do zestawu, więc może być byle jaka chyba. O, to jest przecież bezsens, że ten kot ciągle przybiega. No nie może się spawnować koło mnie. Jest lekkie tracenie czasu. Jak przecież będę na jakiejś górze, to on będzie musiał stamtąd zejść normalnie. Tego strasznie tutaj kurczę nie lubię. I co, kolejny obozik bandytów? Wydaje mi się, że chyba tak, ale... No tak, dokładnie. Jednak nie obozik. Gościu sam jest bogactwem. Ciekawe było przy nim skrytobójstwo, jak go przyciągnąłem, więc... Ciekawa sprawa. Jeszcze raz, trójka do mnie. Aha. Teraz zebrane. Kolejny Wolfram. Tak szczerze, kurczę, mogę chyba Gniew Druidów zrobić wcześniej niż wątek fabularny podstawowej części gry, bo jednak tutaj tyle sztab Wolframu się farmi,
że to by mi tak ułatwiło podstawową wersję gry. Chociaż w podstawce cały czas zwiedzałem wszystkie regiony, więc jednak tych surowców miałem tam od groma, więc może nawet lepiej, że tak to rozegrałem. No i tak tych wszystkich sztabów Wolframu, nawet, no nie miałem fizycznych praw zrobić, w sensie służyć, no bo kurczę, aż tyle, ja nawet tyle broni ponad nie miałem po całej części gry. Tutaj wydaje mi się, że może być przeklęty symbol, albo zobaczymy, albo liścik kolejny w takim dość nietypowym miejscu. Skoro tutaj tak się liściki pojawiają w takich dość granicznych miejscach, to ciekawe jak to będzie w oblężeniu Paryża. Pewnie też coś ciekawego tutaj wymyślam. Ale zobaczymy, bo też chciałbym oblężenie Paryża zrobić. Chociaż najpierw chciałbym... No, przeklęty symbol. Chciałbym, kurczę, do tego Far Cry'a prosić. Jeszcze Origin nie został z kupionych gier, które aktualnie mam. Far Cry i Origin. Może jakoś dam radę. O! Świeczki, no to chyba... Coś swojego się tutaj wydarzyło, no to wychodzi. Zaraz jeszcze zobaczymy, gdzie musimy się spotkać z tymi wszystkimi królami. A chyba w tamtej lokacji, gdzie byliśmy na pogadance z Flanem i Kyrą. No chyba innego wyjścia chyba nie ma. Gdzieś na dole to jest, okej. Aha, to jest tutaj, to niepotrzebnie się wspina. O kurcze. Aż tak wysoko to jest niby. Nie wiem, czy damy radę to jakoś trafić, ale byłoby dobrze. Muszę wejść do jakiegoś miejsca, w którym będę w stanie używać broni. Może na sznurek wejdę? Naprawdę? Jest tak nieintuicyjne, że... Szkoda gadać. No ja chciałem, kurczę, wejść na sznurek, a nie zeskakiwać jak ten debil do wody, do której... z której chciałem wyjść. Teraz powinienem się złapać sznurka. Łaprzesz się sznurka. No to jest śmiech jakiś. Co jest? Wejdziesz jeszcze raz. Ja pierniczę. Może od tej drugiej strony da radę. Co jest z tym Eivorem? Ja chcę normalnie sznurka się złapać. No, że nie wiem, tych cieńszych nie może łapać, tylko te zaznaczone. Jakąś szmatą musi złapać. Aha. Mhm. Naprawdę cały czas jak klikałem C, żeby zejść, to nie. Teraz jakoś strzelam. O nie. Dobra, jednak nie tak źle. Przecież tutaj było to do zniszczenia, tak? Tutaj widzę, jak się celownik miał świecić. Może od boku da radę. Okej. Naprawdę nie wejdę po tym? Co jest tą postacią? Nie tak, ostatnio, no. No po głupim sznurku nie dam rady wejść, no to jest... No oczywiście, tutaj przecież broni nie wyjmę. Ja nie mogę, naprawdę już psychika mi siada w tym. Że ta moja strzała nie jest wybuchowa, no i gówno dam radę tej zrobić. Jak ja muszę być tutaj niby ustawiony? No wejdziesz! No klikam spację, żeby wszedł! To jest tak szczerze, no niemożliwe do zrobienia. Komu się zachciało robić taką lokację, gdzie nie da się w ogóle nic zrobić, no? Jeszcze raz mi tutaj zaskoczy, to ja nie wiem co zrobię. Może na tą łódkę mam wejść? Przecież ja stamtąd nie trafię. Aha. Naprawdę?
Bezsensowny. No to tutaj nawet było przejście nie. Jak to wymyślił, że po sznurkach będę od razu spadał, no. Po tym jakąś mogę wejść. Jeszcze nagle mu się zachciał teraz skakać, jak wcześniej mu się nie chciało. Bez sens. Najgorsza lokacja, jakiej chyba do tej pory byłem. Okej, fajne zdjęcie. O, ajlach. No to tutaj mamy dwa bogactwa chyba do zrobienia, albo jednak jedno. Nie wiem, ale chyba mamy połowę bogactw, tak teraz patrzę. Artefaktów pełną kupę i tajemnic. Jeszcze w ogóle nawet nie mam robionych. No to tutaj, desert, szybka podróż. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Nie jest zbytnio, ile teraz powinienem mieć surowców w skrzyni, ale wydaje mi się, że już chyba będziemy podchodzić pod limit jednego z surowców. Tak mi się coś zdaje, bo ostatnio było go dość sporo, a teraz to... No właśnie, szybko dochodzi. 62, ale chyba szybciej dojdą przysmaki na 200. Dobra, no to tak. Chodź tutaj, płotka. Spróbujemy tam jakoś się dostać. Zapomniałem o dwóch punktach umiejętności, no kurczę. Naprawdę jeszcze wyżej można to podnosić? Ile jeszcze tych poziomów tutaj można mieć? Co jest? Ja byłem pewien na początku, że może 10 punktów, potem że 30. A teraz jestem skłonny powiedzieć, że chyba może być nawet i 90 tych dróżek. W sensie tych punktów mocy do drogi danej. Dla mnie to już jest trochę przegięcie. Ile jeszcze można ekspić tę postać? Jaki jest limit poziomów? No niby tutaj widziałem już przeciwników. Nie wiem w którym odcinku, ale był... Był ten potężny dzik. Nie pamiętam jak się on nazywa, ale coś czarny. Ale to już niestety nie pamiętam. To on miał chyba 512 poziom i to było, kurczę... Niezbalansowane trochę. 512, jak ja mam niby 466. A niby nie liczę nam tych punktów mocy, które wydajemy w ścieżki. Niedźwiedzia, wilka i kruka. Ale no chyba powinny, żeby to było lepiej zrobione. One cannot help but wonder what's within. Now to see how they treat someone with a king's pass. Raczej dobrze powinni podlerować, ale... Czemu te świnie są przy stole? Może lekko flexplor? O, płaciło się, surowce. Teksty, no i oczywiście witamy w Ubisoftcie. Tutaj mamy przy okazji jakieś dwie rzeczy. Jedna część ekwipunku. Oczywiście, teren zastrzeżony. To po cholera szukam tego Klejtu, jak od razu mogli mi powiedzieć, że gówno mi to da. Ja chcę surowce pozdobywać, dajcie mi. No to oczywiście jeden jest. Bogactwem, bardzo dobrze. To są zaznaczniki. O, przy drzwi. Przejście zablokowane, no pewnie. Tam mam jakoś się dostać. Kolejne drzwi pozamykane. Potrzebuję tych zastanowionych kluczy, no. Według poradnika powinienem najpierw zestrzelić tutaj ten zamek. A dam radę to zestrzelić tylko i wyłącznie z poziomu osady, czyli muszę stąd wyjść. I powinienem być w stanie jakoś te drzwi zestrzelić, tylko kurczę, nie wiem gdzie to już było, to było chyba jakoś, nie wiem, tutaj? Tak, to tutaj było. Właśnie. No, niby nie osada, ale jednak to z tych poziom tych budynków, czy jakby tego inaczej nazywać. Teraz powinienem być w stanie... No, naprawdę? Po schodach normalnie nie mogę już schodzić. Teraz będę w stanie niby... Jeszcze nie tu chyba... Otworzyć te zbrojne drzwi. Gdzie to było w końcu? To było chyba tutaj. Ja stąd przyszedłem przecież. Dodamy im niespodziankę w formie tego proszku. Tego ulepszonego na drugi poziom. No i teraz zgrubiłem wenę. Jak tutaj się dochodziło? Chyba tu? Tak, tutaj to było. I mamy to. Celtycki hałm. O nie. Body block. Dobra, łatwo.
naszyjnik, srebro, no i ten hełmik. Na tym mi zależało. I teraz, no damy radę chyba normalnie tędy wyjść. Jeżeli tutaj będzie trzeba zejść w formie misji fabularnej, nie wiem co zrobię. No zejdziesz z tego, no proszę cię chłopie. Co to jest za postać, no? Naprawdę? No nie wierzę. Co tutaj się dzieje? Ja normalnie zaskoczyć nie mogę. No to już jest chyba jakieś przegięcie, kurczę. Rozumiem, kurczę, jak grę wywali. W porządku, zdarza się. Ale aż tak? I po cholerę był mi ten glejt, jak i tak to jest obszar nieufności. Jeszcze lepiej. A no nie mogłeś sobie ustalić, że muszę mieć. To jest centralnie tutaj obok, jeszcze lepiej. Ja nie mogę. Dobrze, że miałem cały czas nałożony płaszcz. Dajcie mi rzeczy teraz nałożyć. No, pewnie. Jeszcze więcej ich tutaj będzie. Nie można. No pierdziele ich, no co jest? No nie no, co oni sobie uzdrali, no? Jak będą mnie tutaj hejtować? No przecież mam great. Jeszcze tego nie mogę trafić. Co to są za tekstury? Okej, to już jest jawna dyskryminacja mnie. Umiejętność nawet na nim nie mogę używać. Aha. Kto mnie tutaj jeszcze nie wywidzi? Strzały mi się już kończą, no. No zaraz wyjdę z ciebie, no. Najgorsza lokalizacja w całej grze. Jeszcze bliżej mogli dać tych królów tutaj pod bazę wroga. On jest zapakowany. Co się dzieje ostatnio z asasynem? Może on jest do cutscenki jakiś potrzebny. Wtedy to ma sens, ale... No anonimowość, no pewnie. Jeszcze więcej tej anonimowości tutaj dajcie. Zajdzie mi to wreszcie. Chyba mi to nie zajdzie nigdy. What business have you here? The business of kings. Here's my pass. Go on then. Tylko po to miła przepustka potrzebna. Bez sensu. Ferkel. You're not Ferkel. I don't know you. I am Sturm of Donegal. Who's Ferkel? The King of Dublin speaks of a cousin who advised us for a time. A glorified goat herder who should have taken our advice. So, Sturm, what brings a Viking from Donegal here?
You tell me. I came at your invitation. There's some mistake. I sent no such message. It wasn't me. It could have been you know who. But he hates Vikings. Forgive my brother's bluntness. We will get to the root of this, I assure you. Can I offer you a drink? Yes? More drink? I haven't seen the bottom of my cup since I got here. If I wasn't a trusting man, I'd say they're trying to keep me drunk. No drink for me. I'll return when you have finished your king's business. If it's not drink you're wanting, you should take a tour of the Ring Fort. It's renowned throughout the land. As we've told you several times, King Barda, the Ring Fort of Arla is not open to guests. In fact, you could even say that it's closed for a select few. Ah, so you're keeping prisoners there. Oh, have a drink, you two. Do you think I haven't taken a few hostages myself? I'll seek out a place to rest until you remember why I was summoned here. Of course. Of course. Your pass will grant you free run of this place. If you see Ferkel, say hello for me! For the last time, Barret, the Ring Fort is off limits. If I read Barret right, freeing Ferkel could be key to liberating Arlach. To do that, I need to get inside that fort. Let's see you, old friend. Nagle mamy dostępny klucz. No to jeszcze raz. Przejmę to bogactwo zrobione, więc nie muszę się tym akurat przejmować. Nie, no, ta misja będzie wybitnie szybka. Chyba nie ma tych ludzi, których tutaj wymordowałem, mam wrażenie. Jeżeli nie ma, to zajebiście. Proszę. Tak, dał radę. Klucze więzienne. Ale tutaj będzie tych... Okej. Dużo ich, już widzę. Odblokuj. Ciekawe, że jeden klucz do wszystkich celi. Ja bym dał chociaż inny, ale niech już będzie. Aha, ja muszę każdego po kolei rozwiązywać. Sądzę, że są tylko zamknięci, ale no niech już będzie. A po drugiej stronie jakoś. No, w sumie nie ma takich tutaj dużo. Z pięciu może być. You serve King Barret. We were meant to check on the king and report back, but soldiers grabbed us and threw us in here. I'll let you out. Return to King Flan if you can. No to w sumie nie najgorsza misja, no kurczę, no. Z mojej głupoty wyszło jak wyszło, ale niech już będzie. Tylko pięciu więźniów? Is there someone here named Fergal? I am he. Who wants to know, Viking? I serve Barret Makiva and King Flan Shinna. They offer you freedom. Going to feed the worm. Wiesz, mnie w sumie nie dziwię, że tutaj mamy tak blisko obóz wroga koło siedziby królów, ale niech już będzie. Czyli co w takim razie dalej w fabule tutaj może się podziać? Szczerze nie mam żadnego pojęcia. Aha, jak się tędy wychodziło? Czy naprawdę tutaj nie ma normalnego wejścia? Jest, dobra. Obszar likwidacji. No, byłoby lepiej, jakby mi pokazali znaczniki tych wrogów. Tak jak znaczniki tamtych więźniów, ale niech już będzie. Jest na obszar likwidacji. What do you see? No, Psenin chyba nic nie widzi. A nie, jest chyba tutaj. Jeden u góry. Jednak... O, skrzyneczka to jest. Trzy teksty. No dobra, ale... No muszą za mnie ła... No muszą za mną łazić i mnie blokować. Denerwujące gówno. No to tak. Ktoś jeszcze chętny? A nie, co mam uważać za obszar tego więzienia, na ten obszar tej przed tym? Nie. Zunin, guide me. Pojawili się teraz?
No przysięgam, najwcześniej tutaj nie było. No nie musieli się pojawić, to są pewnie ci, których wymordowałem wcześniej. Tak, szukałem tutaj tych skarbów, no i tyle chyba. Także żadnego wytłumaczenia tutaj nie mam na tą samą sytuację. Okej, okay, nie złapał się. A już denerwuje ta gra. Gdzie są wszyscy ci więźniowie, których uwolniłem? No naprawdę! Co jest? No przecież spuszczam się! No naprawdę nie wiem, jak on się nie popkręcał w ogóle tego wszystkiego. Co jest z tym sterowaniem ostatnio? No i co, no i ten teraz będzie gdzie niby? No i teraz nagle się pojawili, no pewnie. Czemu oni nie mogli mi pomóc z tymi ludźmi? A, czyli wcześniej nie mogłem tych wymordować, ale teraz nagle mogę. No chyba wy. No dobra, łatwo. Aha. No to dobrze, dało radę akurat to zrobić. Twierdza zdobyta, Ailach. Join us, cousin. We've been having a grand old time, the kings and I. It's the abbot who's turned this place into a prison. He's taken hostages from all the families to control all of Ireland. Shut your gab, Domhnall. Owen would kill you if you talk too much. And Flann will kill us if we don't. It's like Domhnall said, it was Owen. He told us to delay whoever came until... Until what? Until the abbot can move his forces in. How many men? How many? We don't know. No one does. He has some companies at Armagh, more men than he lets on. That's all I know. Left to my cousin, you'd both be puddles of blood and guts. But King Flann might spare your heads. You'll be treated as hostages, not prisoners, until your king decides what to do with you. Now, think on your sins. It'll be easier in the end to let them keep their crowns, but they don't need to know that yet. Flann must learn of this trap. I've already sent messengers telling him to pull his army back. I wasn't going to sit on my arse waiting for you. I'm impressed. Don't be. It took days of drinking that swill before Niall finally grew bored and careless. You have outdone yourself. I'll be sure to let the king know who the real hero was today. Thanks to you, cousin. Make sure that message reached Flann and I'll join you all later. May Sol and Mauni guide ye. Pod pozorem dyplomacji. Nowe zadanie. Bardzo dobrze. Pewnie raport do Flana, tak? No tak, raport do Flana. Zjednywanie królów ukończone. I co teraz? Kurczę, prawie poziom w górę. A czy my przypadkiem teraz nie dowiedzieliśmy się, że jakiś opat chce zdobyć władzę nad tym wszystkim? No wydaje mi się, że chyba opat jakiś ma być tym dębem. No dobra. Aha, i tak to mogę. Dobra, fajnie to jest. Dzieci dano. Tak. No powiem, że dobrze to wygląda. Nie jest najgorzej świat, jak to tutaj się plasuje. W porządku. Nie wiem, kiedy nie odkryjemy resztę mapy, ale gry zostało ponad godzina gry. Więc 2-3 odcinki fabularne i mamy koniec. Tylko że tutaj w zadaniach Renoma, Dzieci Danu, Dręgrzy. Dręgrów zrobimy na luzie. Zasięg Dublina też. No dobra, to jest tylko kwestia czasu, aż będę wykonać te zadania poboczne. Więc póki co, to kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że on się podobał. Do samego